Siemanko gołębeczki. Tu na samym początku od razu pokażę tutaj Sławkowi, panu Sławkowi, te moje alo czaposze, co powychodziły. Tu jest jeden, proszę bardzo. To ten mocno gruchowaty jest, a tu jest ten stalowy i on będzie miał biały dziób. A to wszystko przez... O, nie widzę tej samicy. Już widzę, a to wszystko przez tą samicę żółtą. Oto taki kok z białymi lotami. Ona jest w parze właśnie z tamtym czarnym na górze. To jest jej syn na dole. I po nim właśnie już jest, po niej już w genach zostało, że ma żółty dziób. Żółtodziób. I z dechlaków troszkę tu jeszcze zostało. O, ciemny jest. Z kantami muszę go gdzieś wywieźć. Proszę bardzo. Właśnie się zastanawiam, czy puszczać pocztowe teraz, czy... Czy te może od rana bym wypuścił. Ale pocztowe to mogę zamknąć potem, a te to już będę miał ciężko. Tu jest ciemna, która nie poleciała. Została. I nie ma zamiaru odlatywać. Jest gorąco. Nie ma czym oddychać, tak naprawdę strasznie jest. Jeszcze dzisiaj ma być ten upał, piątek. Nie musimy to przeżyć. Młodziaki, te słabsze, takie już patrzę, że któreś takie się robi naprawdę wiórowate. To trzeba usuwać, żeby to wszystko oczyścić. Teraz będę miał troszkę więcej czasu, to i gołębniki ogarnę. I muszę to zacząć ganiać ostro, ale tak naprawdę ciężko jest z tymi młodymi ganiać ostro, bo to się rozlatuje w każdą stronę. No, także problem jest duży. Mam nadzieję, że coś mi się uda rozganiać. Przez ten okres teraz wolniejszy. Dobra, idę do pocztowych młodych i je wypuszczę. U braciaka trzoda wyskoczyła. Zaraz tutaj wszystko zrobię. Porządeczek w ogródku, zaraz trzeba je pozaganiać. Młodych nagnęło po ostatniej ścinie, ale nie wiem co i jak. O proszę, wyskakują jak z katapulty. Mudziaki, jakby to powiedział wujek Janek. Mudziaki. Mutki. Nie chcą dzisiaj, nie chcą. Chociaż może się rozpędzą jeszcze. Już tak powoli się odbijają, odbijają, ale wracają. Jest za gorąco. Spoko, spoko, niech sobie siadają tutaj. Aby w siatki mi tylko się nauczyły siadać pięknie, ładnie, a nie gdzieś po bokach, po domach, to będzie dobrze. O. Troszkę prosa na budę nasypałem. Brązowy najgorszy jest taki białolot. On nigdy nie siada. Jeszcze parę sztuk. A masz, teraz to już słyszycie. Już teraz na pewno nie wysiądą. No, ten brązowy siada. Patrzcie, widzicie?
się zatrząsł. Świniak. Wlazły w siatkę, to mnie zamknął elegancko. Jeszcze trzy. To menda jedna, no widzicie? Pięknie udało mi się je zamknąć. Także możemy teraz sobie te wypuścić. Niech sobie te latają dzisiaj dłużej. Zaraz je pogonię. Ciężkawo. Nie mam jeszcze tyki, tylko rzucam butelką piłką. Zderzają się. Każdy swoim kółkiem lata. Jeden słabiej, jeden lepiej. Tyle brzydalów. O, jakie brzydkie łyski mi to wychodziły. O, tu są braciaki teraz. A ten jest jeszcze po innej parze. Ten jest akurat po tej żółtej. Też taki zdechlak trochę. Na horyzoncie się pokazały jakieś obce. Tu jeden jakiś, a tu dereś, proszę bardzo. Poszły obydwa. O, ma tu sąsiad jest jeden. Przypilnował mnie. Będzie ganiał w tym roku. Proszę bardzo, jaką petardę ma. Z nim będę się tłukł. Bo je tam lubią chodzić. Tyle lat nie było go prawie wcale. Będzie wesoło na jesieni. Tam chłopaki się za drzewami już tłuką ostro. Śmiesznie. Łapią sobie ostro. Siadajcie. Jakoś usiadłem? Słabo. Jaka miłość, proszę bardzo. No. Skierniewiczek się zakochał i został w końcu. Dzieciaka ma. Tu. Ale już zobaczcie, wszystko jest w budzie. Dwunasta godzina, 34 stopnie Celsjusza w centralnej Polsce. Nawet gołębiem się za bardzo nie chce wyjść kąpać. Coś im się drogi oddechowe zaczęły pieprzyć, właśnie te pulmowe daje. Ale wam powiem, że to nic nie daje. Że tyle daje. Coś tam prycha. Jakieś kaweczki ich łapią. I cały czas na gniazda niosą. Kroczką założyłem kolorowe obrączki. Nie, proszę, kładnie. One to jak para jedna. Siedzą sobie. Bocian młody już jak stary wygląda. Bocian też kok. Same koki, kurde. Co tu dużo opowiadać. Tu para koków. Same koki, bez kitu. No, są pierwsi. Fachowcy do kąpieli.
sprzątanie mnie czeka spore, ale wam powiem, no kiedy? Teraz jest tak gorąco, że bym się tutaj chyba udusił. Ale tu pocztowych w pierwszej kolejności będę musiał ogarnąć. Chyba wstać o 5 do tej 8, ale jakoś o 8 jest 24 stopnie. No mam nadzieję, że to już będzie dobrze. Jedna samica, właśnie miałem wam pokazać, jedna samica. Stara, moja weteranka. Po jajkach wyszło jej taki jakby flaczek z pupy. Nie wiem, czy przeżyje. Nie będę wam obrzydzał, ale widzę, że troszkę lepiej. Wyrwałem jej tych piór. Może będzie dobrze. Zobaczymy. Tu ją wrzuciłem, żeby jej nie dziobały. Ale patrzcie, dziobią. Bo te stare samce to oczywiście zaraz by ją tutaj zamordowały. Godzina 16. 34 stopnie. Każdemu jest ciężko. Tato już nie wie, gdzie ma się kłaść. O Jezu, myślałem, że już... O Jezu. Ciężko, co? Beton też gorący. Kocha też gorąca. Idziemy do gołąbku zobaczyć. Idziemy na chwilkę, zobaczymy, co tam u nich słychać. Młode siedzą, czekają, ale dzisiaj już się nie doczekają. Dziś już polatały rano. Wystarczy. Tu kąpiel była już. Się wykąpały. Jakie szczęśliwe. No i co? Nie chcą nawet wychodzić z gołębnika, zobaczcie. Wolą w środku siedzieć, tu jest chłodniej. Straszna sprawa dzisiaj. O, jakie brzydkie łyski ma. Chyba 3 sztuki jest. Jeden brzydszy od drugiego. Już takie ostatnie młode. Już obrączek mi zabrakło, to nie obrączkowałem wszystkich. Także... Dobra, trzeba kończyć dzisiejszy dzień, bo tu się dzisiaj już nic nie wydarzy. Zaraz jadę do domu. O, gołąbki się pokąpały. Odpoczywają. Coś wam miałem pokazać jeszcze, ale zapomniałem. No nic, nie przypomnę sobie. Także trzymajcie się. I do następnego razu. Jutro jest sobota. Jutro będę na targu w Wyszkowie. Nic nie ma łapanych. Teraz jakoś mało się łapało. No i ogólnie to tak nawet się nie chciało za bardzo łapać. No dzisiaj widzieliście, znaczy nie wiem, czy na filmie było widać, ale przyszedł jakiś dereś górą z miasta i potem jeszcze jakiś kok z nim przyszedł, ale obydwa poszły, jeden za drugim. Będzie się ganiało, to będą wyniki, jakieś straty, jakieś zyski. Ale tak jak mówię, to jeszcze daleka droga, bo to fajnie mam, oglądam sobie filmy zeszłoroczne. To tak naprawdę ja dopiero od sierpnia chyba zacząłem tak mocno je pędzić, że zaczęły coś tam chodzić. Także i to były oddzielone oczywiście młode od starych. Można było machać szmatą i je rozpędzać elegancko. A z młodymi to wiecie jak to jest. Pomachasz, pomachasz, zmęczy się, poleci do sąsiada. Młode zawsze muszą nabierać siły. I trzeba im poświęcić więcej czasu. A, już wiem co miałem wam pokazać. Zobaczcie, tego Budapeszta. Od Adama. Tak się tutaj zaklimatyzował brzydal. A to jest ze Skarniewic, co przynosiliśmy młode. Czy co Adam przyniósł wtedy młode, to już taki spierzały. Ganiam go. Już był nad Adamem, klepał tam sobie. I proszę. Jaki brzydal.
samiec. I wrócił. Tu mu się najbardziej podoba. Ładama zamknięte non-stop są. Tylko jak do roboty, jak z roboty wraca, to wypuszcza. I też ma siatkę, także. I to taka robota. I wiesz, tu gołębiowi zaufać. U niego był tyle miesięcy, przyleciał tu raz, był wziął. Drugi razem już go nie będzie brał. Nie ma sensu. Ja go nie łapałem już. Tak mu się zostało. No tu włodkę mam tą ciemną, jeszcze czarną. Z kamieńczyka ona została, z tym Budapesztem, bo go też wyniosłem wtedy. Wrócił. Się zaparzyła i niech sobie już tak latają, nie przeszkadza mi to. Jeszcze taki zasarańców Budapesztów jest tego wszystkiego. Ciekawe, jak to będzie w tym roku siadało. Litości nie ma. Uwaga, jaki żałobnik zarywany. Dobra. Pozdrawiam wszystkich w ten upalny, letni, lipcowy już dzień. Pozdro.